Muzeum Zamkowe w Pszczynie powstało w 1946 roku i mieści się w dawnym Zamku Książąt Pszczyńskich, którego dzieje sięgają pierwszej połowy XV wieku. Do zamku przylega utrzymany w stylu angielskim jeden z najpiękniejszych na Śląsku park krajobrazowy, który swoim urokiem zachwyca o każdej porze roku. Dobra pszczyńskie często zmieniały swych właścicieli. Byli nimi m.in. książęta piastowscy, czescy przemyślidzi, węgierscy Turzonowie, następnie śląski ród Promniców, a po nich książęta Anhalt-Ketyn. W XVII wieku obronny gotycki zamek przebudowano na rezydencję renesansową, a później w XVIII stuleciu na monumentalny trójskrzydłowy, dwupiętrowy pałac barokowy założony na planie podkowy ze skrzydłem środkowym otwierającym się na park. W takim kształcie zamek dotrwał do czasów objęcia rządów przez Hochbergów, a więc do 1847 roku. Dobra pszczyńskie po Anhaltach przejął Jan Henryk X Hochberg, a po nim jego syn Jan Henryk XI, twórca potęgi finansowej rodu. W owym czasie Pszczynę odwiedzali królowie pruscy, niemieccy cesarze oraz ich królewscy goście z całej Europy. A sam Jan Henryk XI pełnił na dworze berlińskim godność cesarskiego wielkiego łowczego. Tym samym koniecznością stało się posiadanie rezydencji godnej wysokiej pozycji księcia. W latach 1870-1876 dokonano ostatniej przebudowy rezydencji na podstawie projektu wybitnego architekta francuskiego Aleksandra Hipolita de Stalier. Wtedy to elewacje zamku otrzymały kostium architektury francuskiej XVII wieku. To wtedy dobudowano westybul z trzybiegową klatką schodową i wspaniałą monumentalną salę jadalną. Po śmierci starego księcia dobra pszczyńskie przejął książę Jan Henryk XV wraz ze swą żoną, słynącą z urody angielką zwaną Daisy. W latach 1914-1917 zamek odegrał znaczącą rolę, będąc cesarską kwaterą i siedzibą sztabu wojsk niemieckich. Po plebiscycie w 1921 roku zamek pszczyński Pszczynę wraz z częścią Górnego Śląska włączono do odrodzonego państwa polskiego, a po wkroczeniu Armii Czerwonej do Pszczyny w lutym 1945 roku w zamku umieszczono szpital przyfrontowy. Sama budowla, jak i jej wyposażenie, na szczęście zachowały się w stanie niemal nienaruszonym. W dniu 9 maja 1946 roku otwarto dla publiczności podwoje zamku, już przekształconego w muzeum. Zamek w Pszczynie należy do tych nielicznych muzeów w Europie, który zachował swoje historyczne i bogate wyposażenie. Za pieczołowite odtworzenie wnętrz zamku z ich wyposażeniem, oparte na wnikliwych historycznych badaniach, które przywróciły blask początku XX wieku, został przyznany Muzeum w Pszczynie dyplom w 1995 roku przez pozarządową organizację Europa Nostra z siedzibą w Hadze. Muzeum w Pszczynie wraz z rozległym parkiem krajobrazowym to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce, do którego odwiedzenia serdecznie Państwa zapraszamy.